zbyt zimno, by mieszkać. We wrześniu w klubie Bulwar 24 zapoczątkowano literackie spotkania niecodzienne. Ich ideą jest zapraszanie znanych pisarzy oraz dyskutowanie na temat ich twórczości. Pierwsze spotkanie przyciągnęło do Bulwaru 24 miłośników autora powieści kryminalnych. To już chodziło właściwie za mną od roku, a przy okazji usiedliśmy tutaj tak w gronie towarzyskim. Tutaj przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy, zresztą kolega Kuba. Powstał fajny pomysł, taki już wspólny, żeby jednak to realizować. A jak już są pieniądze i jest paru fajnych ludzi do zrobienia, toczy się dalej. Ciężko było namówić pana Marka, żeby przyjechał tutaj do wrześni? Nie, nie, jak najbardziej. Sam uzgodnił z nami termin, my zaakceptowaliśmy ten termin. Jest. Myślę, że warto powiedzieć w ogóle o samym pomyśle. On powstał jakieś 2 miesiące w tym miejscu, dokładnie w Bulwarze 24. Grażynka razem z właścicielem tej restauracji postanowili zrobić coś, czego we wrześniu jeszcze nie było, czyli spotkanie z ciekawymi ludźmi, autorami książek, których we wrześniu tak do tej pory naprawdę jeszcze nie mieliśmy. Zaprosili mnie, czyli kierownika referatu promocji, czy nie weszlibyśmy w tę inicjatywę. Powiedzieliśmy, że bardzo, bardzo chętnie. Chcemy, żeby oprócz wielkich koncertów we wrześniu były również inne rzeczy dla kultury niemasowej, dla kultury, która żyje książką, która żyje zupełnie innym życiem. I postanowiliśmy, że zrobimy właśnie coś takiego. Dzisiaj po raz pierwszy premiera. Obawialiśmy się o frekwencję, ale jeżeli widzę już, to będzie pełna sala. To jest bardzo, bardzo miłe. 3 podmioty, Klub Twórczości Coś Innego, Bulwar 24 oraz Burmistrz Wrześni organizują cykl spotkań. Po raz pierwszy dzisiaj, 21 września, niecodziennie spotkania literackie, tak to nazywamy. Już za 1,5 miesiąca, za 2 kolejne spotkanie. Nie będę mówił kto, bo jeszcze nie mamy potwierdzenia, ale myślę, że jeżeli to dojdzie do skutku i będzie bardzo dobre, to rozpoczynamy zupełnie nowy cykl we wrześniu, który mam nadzieję będzie cieszył się bardzo, bardzo dużą popularnością. Jaki jest scenariusz tego spotkania? Przyznam, że ja jestem nie do końca wkręcony we wszystkie arkana tego spotkania. Wiem, że będzie pianista, wiem, że będzie autor najlepszych kryminałów teraz w Polsce. No i będzie pianista, będą się działy rzeczy, których chyba we wrześniu jeszcze nie było. Będzie element zaskoczenia, jak to w kryminale bywa. Pierwszym gościem był Marek Krajewski, twórca bestsellerowych powieści kryminalnych, nazywany mistrzem czarnego kryminału. Krajewski jest autorem takich książek jak Śmierć w Breslau, Koniec świata w Breslau czy Głowa Minotaura. Jego książki zostały już przetłumaczone na 17 języków, między innymi czeski, duński, grecki, a nawet hebrajski. Pisarz jest laureatem paszportu polityki. Podczas spotkania zgodził się jego uczestnikom opowiedzieć o swoim życiu prywatnym. Spotkania z czytelnikami są dla mnie bardzo ważne, ponieważ umożliwiają mi nawiązanie z nimi kontaktu, słucham ich opinii, słucham ich uwag, często krytycznych, biorę sobie te uwagi do serca. Krótko mówiąc, spotkania z czytelnikami pomagają mi doskonalić mój warsztat. A jak w Polsce zostaje się autorem czarnego kryminału? Trzeba pisać konsekwentnie, kilka godzin dziennie, ja wyznaczyłem sobie 5 godzin na pisanie i czego się trzeba trzymać w sposób bezwzględny, nie można sobie darować nawet minuty na jakąkolwiek inną czynność, czyli trzeba siadać o określonej godzinie i o określonej godzinie kończyć. To dotyczy każdej pracy, nie tylko pisania czarnych kryminałów. Ostatnie pytanie, czy to prawda, że pan nie czytuje kryminałów? Rzadko czytuję, rzadko, niewiele. Kolejne spotkanie literackie odbędzie się za 1,5 miesiąca.